Witam serdecznie w sklepie edugrafia.pl, gdzie możecie Państwo nabyć kursy wideo. Kupowanie w sklepie jest na tyle łatwe, że każdy bez problemu poradzi sobie z kupnem dowolnego kursu. Na początek należy sobie zadać pytanie, jakiego kursu szukamy. Pomoże nam w tym podział na kategorie programowe, czyli jeśli interesuje nas program Photoshop, wybieramy sobie odpowiednią kategorię i przeglądamy dostępne w niej kursy. Jeśli natomiast nie wiemy, jaki program jest dla nas odpowiedni, wyboru możemy dokonać na podstawie tematyki. Rozwijamy sobie listę z tematyką. I w przypadku, gdy interesuje nas na przykład programowanie, wybieramy programista. Zostaną wyświetlone wszystkie kursy dostępne w sklepie omawiające tematykę programowania. Za każdą tematykę odpowiada inny kolor kwadracika, który znajdziemy również przy opisie danego kursu. Dzięki czemu łatwo zorientujemy się, jaka jest tematyka, która przeważa akurat w tym kursie. W tym kursie jest to programowanie. A więc gdy mamy już wybrany kurs, dodajemy go sobie do koszyka. Warto tutaj wspomnieć o zbieraniu punktów, które otrzymujemy za każdy kupiony kurs. Jak widzimy, w przypadku tego kursu otrzymamy punkty, które wymienimy na kupon rabatowy o wartości 2,25 zł do wykorzystania przy następnych zakupach. Tym sposobem możemy nazbierać sobie na upatrzony kurs i zapłacić za niego punktami. Po dodaniu do koszyka pojawi się okno, gdzie możemy podać kupon rabatowy. W tym miejscu podajemy również wygenerowany kupon rabatowy za punkty. Kupony rabatowe możemy otrzymać na różny sposób, obserwując profil na Facebooku czy też nasz kanał na YouTube. Możemy zapisać się również do newslettera, gdzie co jakiś czas rozsyłane będą rabaty. Klikamy dalej. W następnym kroku musimy się zalogować lub utworzyć konto. Możemy kupić również kurs bez tworzenia konta. W tym celu podajemy po prostu swoje dane. Jednak w tym przypadku punkty za kursy nie będą naliczane i nie będzie możliwości śledzenia, co aktualnie dzieje się z przesyłką. Logujemy się. Podajemy adres dostawy, klikamy dalej. Następnie wybieramy formę dostawy. Aktualnie mamy tu przesyłkę pobraniową oraz list polecony. Akceptujemy regulamin, klikamy dalej. W kolejnym kroku wybieramy metodę płatności, zapłać przelewem, zapłać przez płatności.pl lub przy odbiorze. Wybieramy płatność przelewem. I ostatni już krok z podsumowaniem zamówienia. Widzimy tu całkowitą kwotę. Klikamy potwierdzam zamówienie.
I od tej chwili pozostaje nam oczekiwać przesyłki.